Bardzo dziękuję pani wizytator i raz jeszcze podkreślę, że nasze wydarzenie ma patronat pomorskiego kuratora oświaty, który bardzo cenimy i który bardzo jest pomocny. Bardzo za to dziękuję. Mówiła pani wizytator o książce z tej konferencji i z tego programu w 2022 roku. Również wyjdzie taka, myślę, że podobnej grubości publikacja, ale niech nie przeraża państwa to, że ona jest gruba. Rzeczywiście jest o czym powiedzieć. Jest wiele przykładów różnych osób, które warto propagować, które warto poznać. Ja sam czytałem tę książkę z zainteresowaniem. Wydawało się, że bardzo wiele znam, a okazuje się, że dowiedziałem się rzeczywiście bardzo dużo. Ta konferencja również jest nagrywana i będzie w internecie funkcjonowała. Także jest możliwość korzystania z tej książki, która jest wydana, tej, która już zapowiadam, że będzie wydana. Pewnie Jan Chlebowicz powie o tym więcej, bo jest głównym redaktorem i główną osobą, która tą książkę przygotowuje, ale również możliwość oglądania w internecie tej konferencji. Proszę państwa, po co komu talent w szkole? Takie troszkę prowokacyjny tytuł wystąpienia pani profesor dr Klus-Stańskiej z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo panią profesor proszę o zabranie głosu. Pilot jest. Tak, chyba. Dzień dobry, słychać mnie. Dziękuję bardzo. Dobrze. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować serdecznie organizatorom konferencji za to, że stworzyli mi możliwość spotkania z państwem, ale też chcę powiedzieć, że największa radość dla mnie to właśnie ta okazja do mówienia do młodzieży szkolnej, bo chociaż na badaniach w szkołach jestem bardzo często, to no, mało jest takich okazji, żeby reprezentując pedagogów akademickich mówić właśnie do was i to jest znakomite dla mnie doświadczenie. Nie wiem za bardzo, jak spowodować, żeby się slajdy pokazały. Tak? To chyba... Dobrze, dziękuję bardzo. Kiedy poproszono mnie o wygłoszenie wystąpienia na temat talentu, to właśnie takie pytanie, jak tutaj jest w tytule, natychmiast przyszło mi do głowy. Po co komu talent w szkole? I kiedy ten rodzaj pytania zadajemy w języku polskim, to ono się pojawia w takich dwóch znaczeniach. Pierwsze znaczenie to takie, kiedy właściwie w tym pytaniu zawarta jest negatywna odpowiedź. Po co to komu? Czyli jakby sygnalizujemy, że to nie jest potrzebne, czy tam nie jest to potrzebne. Drugie znaczenie to takie, kiedy chcemy się dowiedzieć, do czego coś się może przydać, tak? Po co ci ta glina, do czego może nam się przydać ten korzeń, albo do czego służy ten uchwyt. I ja w dzisiejszym wystąpieniu będę tak balansować na granicy tych dwóch znaczeń. Po pierwsze, nie będę ukrywać, że prowadzone przeze mnie i przez innych badaczy wieloletnie badania nad szkołą pokazują, że oczywiście uogólniając, że generalnie w systemie szkolnym rzadko się dba o uczniowskie talenty. Ignoruje się je bardzo często, a bywa, że nawet je wygasza. Ale z drugiej strony chcę też pokazać, jaki potencjał tkwi w uczniach, nas wszystkich zresztą, i jakie możliwości pojawiają się wtedy, kiedy zaczynamy identyfikować te talenty, kiedy je rozwijamy i kiedy je wspieramy, co one mogą dać zarówno uczniom, jak i całemu społeczeństwu. Oczywiście zrobię to krótko z uwagi na czas wystąpienia. Zanim przejdę do tych zagadnień, chciałabym poczynić takie ważne dla mnie zastrzeżenia. Po pierwsze, będę mówiła o systemie szkolnym, a nie o nauczycielach. Jest to dla mnie ważne, ponieważ jak wykazuje m.in. profesor Schmidt w swoich publikacjach, grupa nauczycieli należy w tej chwili do najmocniej krytykowanych w Polsce grup zawodowych i ja się do tej krytyki nie dołączam.
Znam fantastycznych nauczycieli, ludzi z pasją, z talentem pedagogicznym, takich, którzy działają trochę jakby wbrew systemowi, własnym programem, można powiedzieć, idą. Znam szkoły, w których szczególnie położono nacisk na rozwijanie talentów uczniów. Wiem o tym, że nie ma ich wiele albo że jest ich wciąż za mało, ale też musimy pamiętać, że nauczyciele jako grupa zawodowa znajdują się pod ogromną presją oddziaływań biurokratyczno-administracyjnych, dziesiątek przepisów, organizacji systemu, ustalania systemu oceniania i promocji, podstawy programowej, która jest pisana specyficznym językiem. I to powoduje, to wszystko ma ogromny wpływ na zachowania nauczycieli, ale też kształtuje pewną taką swoistą mentalność zawodową. Powoduje, że sparaliżowana jest jakby wola dokonywania jakichś radykalnych zmian, takiej autonomii profesjonalnej, powiedziałabym. Powoduje, że nauczyciele obawiają się wyjścia poza pewien schemat, poza pewną sztampę. Wymagania bardzo szczegółowego planowania od nauczycieli są przyczyną tego, że nauczyciele nie chcą rzeczy nieoczekiwanych na lekcji, nie chcą niczego, co może zaskoczyć. No, są też straszeni tą perspektywą, uczniowie zresztą też, egzaminów, na których będzie brane pod uwagę tylko to, co typowe, odtwórcze i takie schematyczne. I no, talenty mogą zaskakiwać i zaskakują. I ten klimat szkoły, zorientowany właśnie na takie zachowania przewidywalne, zaplanowane i ten wymóg ścisłego trzymania się tego planu, niewątpliwie talentom nie służy. Innymi słowy, chociaż system działa rękami nauczycieli, bo to ich widzimy na lekcji. I ja też będę przytaczała, chcę przytoczyć tutaj takie sytuacje z lekcji, w których nauczyciele odgrywają bardzo ważną rolę, ale też chcę powiedzieć, że to nie nauczyciele są bohaterami tych moich analiz i musimy pamiętać, że tak naprawdę bohaterami są przewidziane w programie treści kształcenia, system oceniania, promocji, czy pewna koncepcja profesjonalizmu nauczycielskiego. Między innymi to właśnie dlatego profesor Bogusław Śliwerski pisał książkę o szkole w gorsecie centralizmu, dlatego ja w jednym z artykułów pytałam w tytule program nauczania w rękach nauczycieli, czy nauczyciel w rękach programu. To dlatego na przykład z profesor Nowicką kończyłyśmy książkę krytyczną wobec szkoły rozdziałem w obronie nauczycieli. Będę mówić, to jest drugie zastrzeżenie, o założeniach systemu, a nie o jego patologiach, ponieważ moim zdaniem właśnie w założeniach systemu, a nie w łamaniu tych założeń, czy nie w jakichś dysfunkcjach, wynika fakt ignorowania talentów uczniowskich w szkole i takie źródło hamowania zmian. Będę mówić o barierach, to już pewnie wybrzmiało w tym, co mówię, ale absolutnie nie twierdzę, że szkoła to same bariery. Szkoła spełnia też bardzo dobrze wiele zadań i funkcji, ale to jest po prostu obszar, którym się zajmuję i dlatego no i talenty też prowokują trochę do takiego ujęcia. No i wreszcie nie będę mówić po to, żeby zasmucić rzeczywistością, ale raczej, żeby zachęcić do działania. Zachęcić nauczycieli do dostrzegania tego, co w tej takiej zbiurokratyzowanej codzienności szkolnej często nam umyka. Też tego, co jakby nie jest w systemie wyeksponowane i też uczniów zachęcić do tego, żeby pracowali nad swoimi talentami i nie poddawali się, nawet jeżeli szkole z ich talentami niekoniecznie jest po drodze. Ustalenie, czym jest talent i na czym polega, to jest wciąż materia taka pełna pytań, ale pewne rzeczy wiemy na pewno i tak najkrócej, wstępnie przynajmniej możemy powiedzieć, że przede wszystkim talent to jest wrodzony potencjał, który zapewnia łatwość poznawania wiedzy, wykonywania pewnych czynności, nawet bardzo złożonych. Talent to jest taka naturalna skłonność czy umiejętność robienia czegoś z ponadprzeciętną skutecznością. Dlatego w zasadzie powinno być dość łatwo zauważyć rozmaite talenty. Talent nie jest tylko dla wybrańców bogów. Każdy z nas posiada jakieś talenty i jak wynika z badań Instytutu Gallupa, który od kilkudziesiątek lat bada tak zwane mocne strony, może się przejawiać w ogromnej liczbie obszarów. Talent wymaga określonych warunków. Można go rozwinąć, ale można go też zaniedbać i zgasić. Do tych wątków zresztą powrócę jeszcze później. Analiza zapotrzebowania na talenty w szkole. Chciałabym zacząć od opisu takich dwóch zdarzeń.
wybranych z tych, które studenci Uniwersytetu Gdańskiego zaobserwowali na praktykach albo których doświadczyli jako uczniowie i w związku z praktykami o nich opowiadali. I ja chcę te dwa zdarzenia potraktować jako takie podręczne studia przypadków, pod powierzchnią których kryją się bardzo ważne mechanizmy psychologiczne i pedagogiczne związane z talentami. Na lekcji w klasie trzeciej szkoły podstawowej, nasi studenci byli tam na praktyce, w pewnym momencie nauczycielka powiedziała do uczniów, wskazując na parapet w klasie, popatrzcie, gołąb do nas przyleciał. Na to jeden z trzecioklasistów mówi, to nie gołąb, to sierpówka. Nauczycielka mówi, nie, to jest gołąb. Ten chłopiec mówi, nie, to jest sierpówka. Nauczycielka mówi, to jest na pewno gołąb. Na co dziecko mówi, nie, to jest na pewno sierpówka. Nauczycielka mówi, w takim razie sprawdzimy. Otworzyła laptopa, sprawdza i mówi, to jest rzeczywiście sierpówka, ale ponieważ należy do rodziny gołębiowatych, to nie jest błąd, że powiemy o tym ptaku gołąb. Na co chłopiec mówi, to dziwne, kruk należy do rodziny wróblowatych, a jakoś nikt na kruka wróbel nie mówi. No to jest sytuacja oczywiście humorystyczna i tak też studenci to opowiadali, ale dla mnie ważne jest pytanie, jakie talenty ujawnił tu chłopiec. Niewątpliwie to jest tak, że on ma talenty biologiczne i takie zainteresowanie ornitologiczne daleko wykraczające poza podstawę programową. Zapewne lubi i potrafi obserwować ptaki i pewnie lepiej od innych zauważa nawet drobne różnice w ich wyglądzie. Jest bardzo prawdopodobne, że też wykazuje takie zdolności rozumienia zachowań ptaków, stylu życia. I jeśli do tego dodamy, że ornitologia jest taką dziedziną nauki, która jest opisywana jako specyficzna, z uwagi na to, że przedmiot badań, no trudno go w wielu wypadkach sprowadzić do laboratorium, dlatego mówi się, że ornitologia bardzo wiele zawsze zawdzięczała i zawdzięcza wkładowi amatorów, którzy obserwują ptaki, no to z tego wynika, że te talenty chłopca są na wagę złota. Ale niewątpliwie ten chłopczyk posiada też inne talenty. W przytaczanej tej sytuacji na przykład ujawnił talent do obrony swojego stanowiska. Pamiętajmy, że on argumentował w bardzo trudnej sytuacji. Tu jest asymetria statusów, nauczyciel i uczeń szkoły trzeciej klasy, szkoły podstawowej. Wykazał się niebywałą, jak na dziewięciolatka, błyskotliwością, ale i taką zdolnością do tworzenia analogii. Zachował przy tym napięciu też kamienny spokój. Tak? To wszystko są pewne talenty, które są przydatne na przykład w zawodzie mówcy, polityka, naukowca czy dziennikarza. Prawdę mówiąc, w szerszym sensie ta sytuacja dowodzi takiej miażdżącej siły jego inteligencji. Ten mały chłopczyk niewątpliwie ma wielki talent do poznawania wiedzy, rozumienia świata, do wykorzystywania swojej wiedzy. To utalentowane dziecko. Druga sytuacja, ona też będzie ornitologiczna, bo dotyczy ptaka tyle, że mitologicznego. Ja na wszelki wypadek przypomnę tylko, że Prometeusz stworzył człowieka z gliny zmieszanej ze łzami, a ponieważ był człowiek istotą słabą, to wbrew woli Zeusa ukradł dla niego ogień. Zeus ukarał Prometeusza, przykuwając go do skały i sęp codziennie wyjadał wątrobę Prometeusza, która odrastała w ciągu dnia, więc ta męka tytana była ciągła i no, nieskończona. Zdarzenie, które chcę przytoczyć, miało miejsce w klasie licealnej. Uczniowie otrzymali polecenie napisania rozprawki na temat, jaką postać z mitologii greckiej uważasz za najbardziej tragiczną, uzasadnij swoje stanowisko. Gdy przyszło do głośnego odczytywania napisanych prac, okazało się, że jeden z uczniów postawił i uargumentował tezę, że najbardziej tragiczną postacią z mitologii był sęp z mitu o Prometeuszu. Najkrócej rzecz ujmując, źródłem jego tezy był fakt, że sępy żywią się padliną, a mitologiczny sęp musiał wyjadać wątrobę żywej istoty. To zresztą się dla niego generalnie źle skończyło, ponieważ Herakles go zastrzelił, chcąc ukrócić mękę Prometeusza. Studentka, która to opowiadała, wspominała, że kiedy tylko uczeń zaczął czytać swoją rozprawkę, cała klasa zamarła. Mieli poczucie, że on ewidentnie przekroczył pewne granice, których w szkole przekraczać nie należy. Już sama ta reakcja uczniów była taka symptomatyczna. No i rzeczywiście, można powiedzieć, nauczyciel nie zareagował pozytywnie. Uczeń co prawda nie został ukarany, ale pochwalony też nie, a o jego
wyczynie została poinformowana Rada Pedagogiczna. Co o talentach mówi to zdarzenie? Uczeń na pewno wykazał się odwagą, bo jeśli inni natychmiast wyczuli, że dobrze nie będzie, to z pewnością on również wiedział, co robi. Ale co o umyśle, co o jego intelekcie, co o jego talentach mówi ta sytuacja? Wyraźnie widoczny obszar talentu tego ucznia to niewątpliwie wyrafinowane poczucie humoru, a to też jest talent, który w życiu się może bardzo przydać. Ale jego rozprawka dowodzi przede wszystkim zaawansowanej zdolności uwalniania się od stereotypów i nawykowego myślenia. Mam tu na myśli na przykład stereotyp tragizmu i tragicznej postaci, ponieważ w naszym odczuciu takim nawykowym to zazwyczaj istota ludzka, taka w swoim okrutnym losie niemal monumentalna, doświadczająca dramatu biograficznego, a nie żywieniowego. Chodzi też o stereotyp sępa, który jest postrzegany z reguły z obrzydzeniem jako padlinożerca, ptak czyhający na nieszczęście innych o niezbyt sympatycznym wyglądzie, z tą gołą szyją, umazany krwią swoich ofiar i tak dalej, niezasługujący na pewno na współczucie. Ten rodzaj twórczenia to jest niewątpliwie ogromny dar intelektualny. W psychologii wiązany jest on z takim stylem poznania, który jest określany jako niezależność od pola. Charakteryzuje on osoby twórcze, intelektualnie autonomiczne wobec narzucających się kontekstów. Chociaż zależność i niezależność od pola była początkowo badana tylko w odniesieniu do percepcji. My znamy takie zagadki, kiedy musimy coś zobaczyć, czy to jest to, czy co innego. Właśnie tak była badana niezależność od pola. To jednak, jak się potem w badaniach okazało, powiązana jest z różnymi cechami myślenia, a nawet z osobowością. Osoby niezależne od pola to indywidualiści, myślący bardzo sprawnie, analitycznie, z wysoką świadomością i o własnym wewnętrznym takim punkcie odniesienia. To niewątpliwie rodzaj talentu, który nie jest powszechny, a który wart jest troskliwej pielęgnacji. Prawdopodobnie uczeń miał też talent pisarski, bo nie jest łatwo na bazie tak syntetycznego wątku jak dieta sępa zbudować całą rozprawkę. Dlaczego ja przytoczyłam te dwa zdarzenia? Ponieważ one są bardzo ważne dla rozumienia talentów i bardzo symptomatyczne dla koncepcji szkoły. Po pierwsze, każą nam zwrócić uwagę na to, jak różne mogą być talenty. Obszary, w których mogą się przejawiać, okazują się bogate nawet już wówczas, kiedy tradycyjnie wiążemy talenty, tak wskazujemy talenty matematyczne, językowe, sportowe, które można powiązać z przedmiotami szkolnymi. Już ich jest wiele, ale to jest znacznie za mało. Trzeba do tego dodać chociażby talenty codzienne, takie jak talent kulinarny, organizacyjny, towarzyski, na których bardzo wiele osób buduje nie tylko swoje jakieś zainteresowania, ale przyszłą pracę zawodową, kariery zawodowe. Ale taka różnorodność talentów też nie wyczerpuje istniejących możliwości. Istnieją też liczne talenty emocjonalne, psychospołeczne, umysłowe, o takim bardziej uogólnionym charakterze, które przydają się w życiu rodzinnym, towarzyskim, zawodowym, krótko mówiąc wszędzie, tak? Które pomagają osiągać sukcesy i doświadczać licznych satysfakcji życiowych. Przykładowo Instytut Gallupa zidentyfikował wiele talentów mogących stanowić mocne strony liderów biznesowych, które przejawiają się w takich czterech obszarach: myślenia strategicznego, budowania relacji, wywierania wpływu i działań realizacyjnych, wykonawczych. Znajdujemy tam takie zdolności jak bezstronność, dowodzenie, empatia, elastyczność, intelekt, optymizm, odkrywczość, rozwaga, a nawet tak jak wizjonerstwo czy czar osobisty, które jak się okazuje w biznesie się przydają. Talentów jest tak dużo, ponieważ talent to nie jest tylko łatwość zdobywania wiedzy. Wróćmy do pytania, czym jest talent i doprecyzujmy sobie tę definicję. Talent to naturalnie powtarzający się wzorzec myślenia i odczuwania i reagowania, który może być produktywnie wykorzystywany. Jest to ujęcie, zobaczmy, bardzo szerokie, tak eksponujące mnogość, by nie rzec nieskończoność obszarów, w których mogą przejawiać się talenty. Talent może stać się mocną stroną, gdy będziemy go rozwijać. No i tu musimy dodać, że może również wygasnąć, jeśli będziemy go ignorować albo zaniedbywać. Ta sierpówka i sęp, czyli tak żartobliwie rzecz ujmując, talenty w służbie ptakom, to jedynie przykładowe, ale w mojej ocenie bardzo symptomatyczne i jeśli odwołać się do badań z lekcji szkolnych, bardzo typowe zdarzenia pokazujące realia szkoły. Oczywiście można by się upierać, że to jest wina ludzi, że pierwszy nauczyciel mógłby pochwalić ucznia za zainteresowanie, a drugi za pomysłowość. No mogliby to zrobić, tylko że te sytuacje to jest taki nieuchronny skutek faktu, że system szkolny w żadnym swoim założeniu nie zakłada rozwoju i promowania zainteresowania
zainteresowań uczniów nieprzewidzianych w podstawie programowej. Nie eksponuje potrzeby rozwijania ich twórczości, pomysłowości, niestandardowego myślenia czy przełamywania schematów. Te zdarzenia wynikają, jakby wyłaniają się z kultury szkoły, która talenty uczniowskie bardzo często ignoruje i której udało się przekonać wielu nauczycieli, że solidne nauczanie polega właśnie na tym, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli zastanowić się nad szkolnymi realiami, wracając do tego podziału talentów, który wcześniej się pojawił, to możemy powiedzieć, że takie talenty jak matematyczne, językowe, to są te, które szkoła wysoko ceni, chociaż ja tego słowa szkoła używam tu ostrożnie, bo uważam, że to raczej cenią niektórzy nauczyciele, tak? Dlatego, że tak jak powiedziałam, jakby w systemie nie zakłada się szczególnie jakoś rozwijania talentów. Talenty są uważane raczej za taką wisienkę na torcie. Niektórzy to mają, tak, wyjątkowi, właśnie tacy wybrańcy bogów. Talenty artystyczne i sportowe to te, które szkoła akceptuje, ale już troszkę mniej pielęgnuje, nawet jeżeli pojawia się zainteresowanie jakimiś talentami. Talenty takie jak kulinarne, organizacyjne to te, które szkoła ignoruje, wykluczając je z obszaru swojego oddziaływania, a wreszcie te talenty uogólnione, emocjonalne, psychospołeczne, ogólnopoznawcze to te, o których bardzo często system szkolny w ogóle nie wie. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że ludzie, którzy świadomie skupiają się na swoich talentach, są 6 razy bardziej od innych zaangażowani w pracy i to jest taki ewidentny zysk społeczny, ale też 3 razy częściej od innych deklarują, że mają lepszą jakość życia, czyli to jest zysk indywidualny. Natomiast szkoła jest w swoich założeniach zorientowana na taką wierność dokumentom, bardzo zbiurokratyzowana, bardzo powiedziałabym decydująca w szczegółach o tym, czego mają się uczniowie uczyć, jak się mają, a czego nie mają. Tak? To się w nauce określa jako tak zwane null curriculum, czyli program nieobecny, wszystko to, co szkoła wykluczyła ze swojego obszaru zainteresowań. Aktywność uczniów jest w głównej mierze w polskiej szkole redukowana do siedzenia, słuchania, zapisywania pewnych rzeczy, czytania podręczników i mimo, że w misjach, wizjach, deklaracjach pojawiają się założenia takie o wsparciu, wszechstronności, indywidualizacji, twórczości, ale w tych samych dokumentach zawarta warstwa realizacyjna już jest nieco inna, czyli miało być tak pięknie, ale nie jest. Szkoła to dziwne miejsce, dziwne pod wieloma względami. Ja chciałam wskazać kilka tych, które szczególnie mogą mieć znaczenie dla talentów. Talent wyrasta ponad przeciętność i ujawnia się w nieoczekiwany sposób. Nie mieści się w ramach. Tymczasem dla szkoły charakterystyczne jest oczekiwanie typowości, przewidywalnej poprawności, dokładności odtwarzania tego, co gotowe. Talent potrzebuje przestrzeni dla twórczego myślenia, działań praktycznych, społecznych, eksperymentowania, współpracy, projektowania, aktywności wytwórczej, konstrukcyjnej, ekspresji artystycznej itd. W szkole opartej na faktografii, pamięci, werbalizmie tych przestrzeni się po prostu nie przewiduje. Talent realizuje się nie tylko w żmudnej pracy, która jest niewątpliwie absolutnie niezbędna, ale także potrzebuje swobody, dystansu, humoru, bo jak wskazują badania psychologii twórczości, właśnie takie elementy sprzyjają wytwarzaniu pomysłów, rozwiązywaniu problemów itd. Natomiast szkoła celebruje powagę, akceptuje nudę jako nieuchronną, a bywa, że humor i żarty uczniowskie traktuje nawet jako sabotaż. Talenty mogą ujawniać się w każdej aktywności człowieka, w każdej dziedzinie, jeżeli tylko zapewnimy tam jakąś przestrzeń do działania. Szkoła z jednej strony otwiera nasze horyzonty niewątpliwie, ale z drugiej strony zamyka przez pewne obligatoryjne limity, na przykład limity przedmiotów i ich treści. Wszyscy znamy listę przedmiotów w polskiej szkole, znamy też treści, no ale można by zapytać, a dlaczego nie na przykład psychologia, dlaczego nie antropologia, dlaczego nie podstawy prawa, dlaczego nie podstawy nauk inżynieryjno-technicznych czy projektowania technologicznego. Notabene na przykład design technology jest w wielu szkołach podstawowych, w Wielkiej Brytanii na przykład takie przedmioty już realizują dzieci. Program szkolny, muszę powiedzieć, w Polsce jest, jeżeli chodzi o liczbę przedmiotów i niektóre treści, no jest wyjątkowo wąski.
Możemy zapytać na przykład, dlaczego nie takie przedmioty jak teatr, rzeźba, stolarka. To wszystko brzmi dla nas egzotycznie, a przecież to jest realizowane w wielu europejskich szkołach. Możemy zapytać, dlaczego fizyka i chemia pojawiają się tak późno w polskiej szkole i dlaczego są głównie oparte na rozwiązywaniu zadań, a nie eksperymentowaniu, podczas kiedy na całym świecie tak zwany science i ciągła aktywność typu laboratoryjnego, czyli eksperymenty nawet z bardzo małymi dziećmi, pojawiają się już od przedszkola i są traktowane jako wiodące w całym systemie szkolnym. Możemy zapytać, dlaczego mamy tylko historię polityki. Ona jest ważna oczywiście, ale dlaczego nie historię życia codziennego, gospodarki, myśli ludzkiej, która jest w wielu programach europejskich wyeksponowana, ponieważ pomaga rozumieć świat ludzi. Czemu uczymy się o języku tak wiele, a tak mało używania języka dla różnych zadań w różnych sytuacjach? Można tak pytać i dziwić się bardzo długo. No to teraz, żeby już nie było tak smutno, możemy powiedzieć, że jeżeli no jest tak kiepsko, to jak dbać o swoje talenty? I ja chcę powiedzieć, że mam tu takie przesłanie do uczniów, jeśli pozwolicie. Bądź czujny i zaciekawiony sobą. Nie przegap swoich talentów. Szkoła niekoniecznie ci je wskaże i doceni. Szkoła może ci pomóc, ale może też zaszkodzić. Nie poddawaj się. Jeśli przekujesz wrodzone talenty w swoje mocne strony, możesz na nich zbudować swoją przyszłość. Szkoła lubi liczyć średnią. Nie daj się złapać w pułapkę czerwonego paska. Daj sobie czas na przeżywanie dzieciństwa i wczesnej młodości i pamiętaj, że nie można być utalentowanym we wszystkim. Im więcej czasu poświęcasz na to, w czym jesteś przeciętny, tym mniej ci zostaje na rozwijanie swoich talentów. Podobno Albert Einstein powiedział, geniusz to 1% talentu i 99% ciężkiej pracy. Nawet jeśli nie chcesz być geniuszem, nie lęć się, pracuj nad swoim talentem. I już zupełnie kończąc, chcę nawiązać do takiej sytuacji z mojego prywatnego życia. Kiedyś robiliśmy remont mieszkania, zatrudniliśmy wykonawcę. To był taki pogodny i bardzo pracowity i gadatliwy człowiek. Był zasypywany zamówieniami, także długo czekaliśmy na jego wolny czas. I on miał taką filozofię życiową, którą nam powtarzał i zamykał ją w trzech słowach. I ja myślę, że te trzy słowa doskonale pasują do zagadnienia talentów i do takiego pytania, co robić ze swoim talentem. I tymi słowami chcę zakończyć swoje wystąpienie. Talent, dbasz, to masz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani profesor, powtórzmy, dbasz, Tomasz. Nie Tomasz, tylko Tomasz. Szanowni Państwo, ponieważ ten moduł powinien zakończyć się, i tak zaplanowaliśmy, pytaniami do mówców, a pani profesor chce nas opuścić za chwileczkę. Ja nie chcę, ja muszę. No właśnie. Muszę wrócić do swoich studentów, bo dzisiaj mam zajęcia przez cały dzień i tak teraz uciekłam. Dlatego mam taką propozycję, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, ale pytania, nie wypowiedzi, to można w tej chwili zadać i pani profesor poprosimy o odpowiedź. Mikrofon, przypuszczam, że jest na sali. O, tutaj pani jest z mikrofonem w gotowości. Proszę wyraźnie podnieść rękę, jeżeli ktoś chce zadać pytanie. Lech Makowiecki, skoro powiedziała pani, że szkoła kojarzy się z nudą, czy nie należałoby zastanowić się nad bardziej atrakcyjną formą prowadzenia lekcji, wykorzystywania chociażby internetu, wykorzystywania tak zwanych gotowców, które funkcjonują czy z historii, czy z romantyzmu, czy z innych dziedzin nauki, żeby ta szkoła była bardziej atrakcyjna dla uczniów i żeby nie powodowała ziewania. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie? Bardzo prosimy. Wtedy zbiorczo pani profesor odpowie. Ja mam takie pytanie. Postawiła pani taką tezę, że w polskich szkołach nie ma czegoś takiego właśnie jak science, jest tylko historia polityczna. Czy ma pani na to jakieś rozwiązanie? Czy jeszcze jakieś pytanie? Widzę tutaj, przepraszam, tak ręką pokazuję, ale... Dzień dobry. Ja mam takie pytanie... Co by pani radziła, co my jako rodzice, nauczyciele możemy zrobić, żeby trochę zmienić ten system, który jednak jest taki skostniały. Mówi się, że ciągle jesteśmy tak naprawdę w pruskiej szkole. Ciągle te egzaminy, ciągle właśnie to uśrednianie, to wszystko, co pani mówiła,
już mamy ponad 30 lat wolności. Dlaczego kolejne reformy przynoszą po prostu, no, nie widać takich pozytywnych zmian dla uczniów? Dlaczego to, o czym tu było mówione, dlaczego nie daje się szansy właśnie takiego większego, szerszego rozwoju? To wszystko, co pani przytaczała, że dzieje się w Europie, w różnych krajach, dlaczego u nas nie widać tych zmian? Bardzo dziękuję. Trzy pytania. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję. Proszę państwa, są niezwykle ważne pytania. Bym powiedziała, że to są takie podstawowe pytania. One w pewnym sensie też dotyczą podobnych zagadnień. Ja może bym najpierw chciała zacząć od czegoś, co na co ewentualnie najkrócej mogę powiedzieć, czyli nie w kolejności, bo tutaj padło takie pytanie, co my jako rodzice możemy zrobić. Ja też jestem i rodzicem, co prawda już dorosłego syna, tu widzę nauczyciela, u którego on kiedyś się uczył, jestem też babcią. Ja myślę, że rodzice są potężną siłą, która może powodować, że pewne zmiany się pojawią, ponieważ to są potrzebne zmiany systemowe. I ja myślę, że taka świadomość rodziców pojawiła się już jakiś czas temu, nie tak dawno w Polsce i rodzice coraz częściej zabierają głos. Natomiast myślę, że ogromnym problemem może być to, jeżeli rodzice, może dlatego podkreślałam, że ja nie mówię przeciwko nauczycielom, jeżeli rodzice będą chcieli walczyć przeciwko nauczycielom, a to są dwie grupy, które powinny walczyć o zmianę pewnych założeń systemowych. Tutaj to oddziaływanie takie oddolne, bo ja nie bardzo wierzę w zmianę odgórną. Wierzę w to, że możemy jako społeczeństwo wymusić pewne zmiany. Również dzięki temu, że coraz więcej jeździmy po świecie, możemy zobaczyć. Ja nie mówię, że wszystkim trzeba się zachwycić, ale są pewne inspiracje. Pani mnie tutaj zapytała o science i uzupełnienie pewnych profili w historii. No to dla mnie to jest niebywałe, że w Polsce w ogóle nie ma pracy eksperymentalnej, na przykład na fizyce i chemii, a przyroda nieożywiona pojawia się bardzo późno. A na wyższych uczelniach wykładowcy biją na alarm, że chętni, żeby zostać inżynierami, przychodzą kompletnie nieprzygotowani na pierwszy rok studiów. No gdzie się mieli przygotować? Ale to jest tylko zmiana, którą można wprowadzić w programie kształcenia, bo to program kształcenia limituje treści. Do tego wszystkiego program kształcenia wprowadza, jest pisany pewnym językiem. Jeżeli jako osiągnięcia uczniów wskazuje się takie rzeczy, jak uczeń nazywa, wskazuje, definiuje, wymienia, a nie na przykład eksperymentuje, bada, konstruuje i tak dalej, no to sugeruje, w jaki sposób mamy realizować te treści i jak to ma wyglądać. Zmiana programu jest absolutnie niezbędna, to jest podstawa. No, nauczyciele potem mówią, muszę to realizować, prawda, więc to jest bardzo ważne. Natomiast tutaj pierwsze pytanie, które padło, czy można by robić to inaczej, łączy się też z taką klamrą, z zakończeniem pani pytania, dlaczego to się nie zmienia, bo zmiana nie jest łatwa. Po pierwsze, ona oczywiście zależy od tych zmian systemowych. Nie można oczekiwać, że wszyscy nauczyciele pójdą na barykady walczyć z ministerstwem i z programem. System powinien wspierać nauczyciela w tej zmianie, tak? Powinien niemal wymuszać inny sposób nauczania. Tak jak mówię, no nawet zapis w programie. Uczeń eksperymentuje, bada, prezentuje zgromadzone dane, no wymusza inny sposób nauczania. Ale są też inne przyczyny. Zmienić sposób nauczania nie jest łatwo, bo to nie jest tylko kwestia metody. Zawód nauczyciela jest specyficzny. Student, który przychodzi do nas na studia, żeby zostać nauczycielem, to jest taki jedyny zawód, gdzie jeszcze nie zaczęliśmy studiować, a już wiemy, jak powinniśmy go wykonywać. Wszyscy przeszliśmy przez tę szkołę. Mamy pewną wizję tego, jak mówić, jak się ruszać, czy żartować z uczniami, czy raczej zachować powagę, co powinno być, co się powinno dziać w klasie, do czego służy tablica i tak dalej, i tak dalej. I w Polsce na pewno problemem jest to, że większość
osób wierzy, że uczeń się uczy tylko wtedy, jak jest nauczany przez nauczyciela, to znaczy instruowany, obdarowywany wyjaśnieniami, kierowany, i to ta wędrówka po śladzie nauczyciela jest uważana za jedyną drogę uczenia się. No, nie da się już psychologicznie utrzymać tej wizji, póki nie zrozumiemy, że uczniowie mogą pracować w małych zespołach, teoretyzować, dochodzić do wniosków, budować swoją własną wiedzę i że ona jest wtedy lepiej zakotwiczona w tym, jak rozumieją świat, jakich strategii umysłowych używają, to póty szkoła będzie oparta na naprawdę krwawicy nauczycieli, którzy żyły sobie wypruwają, żeby dobrze wytłumaczyć i dobrze poinstruować. A bezradność uczniów będzie coraz większa, bo ciągle będą czekać, żeby im powiedzieć, co mają robić. Także zmiana szkoły nie jest łatwa, ale gdybym nie wierzyła, że ją można zmienić, to chyba bym zmieniła zawód. Także wierzę w to, że wzrost świadomości społeczeństwa i również rodziców, ale i uczniów, bo to jest też potężna siła społeczna, może doprowadzić do jakiejś zmiany systemowej. Nie wiem, czy odpowiedziałam, ale dziękuję. Dziękuję bardzo i przepraszam, że uciekam. Bardzo dziękuję pani profesor zarówno za wykład, jak i odpowiedzi na pytania. Pani profesor wraca już do swoich studentów.